Piękna okładka, a na niej statek. To książka Bożeny Aksamit pod tytułem Batory. Gwiazdy, skandale i miłość na transatlantyku. Batory pływał pod polską banderą 36 lat. To długo jak na statek. Ale Batory był statkiem wyjątkowym, pięknym i olbrzymim. Miał 7 pokładów, czytelnie, baseny, jadłodajnie, salę gimnastyczną z mechanicznym wielbłądem i koniem. A pływali na nim, balując, romansując i wywołując skandale, między innymi Hanka Ordonówna, Loda Halama, Adolf Dymsza, Kalina Jędrusik, Melchior Wańkowicz, Arkady Fiedler i wiele, wiele innych osobistości. Nie w sposób ich wszystkich teraz wymienić. To na Batorym Andrzej Munk nakręcił Pasażerkę. Tutaj występował kabaret Dudek i zespół Mazowsze, a Wojciech Młynarski na Batorym napisał swój słynny przebój o kacu Tu pod białych mew. Batory to także historia polskiej emigracji przedwojennej. To na tym statku nasi rodacy, głównie z Polski południowo-wschodniej, wypływali do Ameryki w poszukiwaniu lepszego życia. Ciekawostką jest to, że Bożena Aksamit w swojej książce zacytowała naszego wójta z Dzikowa, Jana Słomkę, fragment jego pamiętników, właśnie ten mówiący o emigracji zarobkowej. Znaną postacią, wieloletnim kapitanem na statku był Eustazy Borkowski. Postać niezwykle barwna, o którym mówiono, że kiedy kapitan w końcu wytrzeźwieje, to statek czeka pewna katastrofa. To on był autorem pomysłu, żeby na statku ochrzcić bizony, które płynęły z Ameryki Północnej, a były darem Polonii Amerykańskiej dla Instytutu Hodowli. To on także doprowadził do sytuacji, że na statku Polkę wspólnie zatańczył ksiądz i rabin. W czasie II wojny światowej Batory pływał w konwojach i szczęśliwie omijał niemieckie torpedy. Dlatego został nazwany szczęśliwym statkiem, Lucky Ship. Po II wojnie światowej Batory nie był już pupilkiem władzy, a to dlatego, że pływał do portów zachodnich, a poza tym był kojarzony z dawną Polską. Pomiędzy załogę statku weszli tajni współpracownicy UB. Polacy rzadko nim podróżowali, dlatego że bardzo trudno było im załatwić pozwolenia na taki rejs. W ostatni rejs Batory wypłynął do Hongkongu pod koniec lat 60. XX wieku i tam został zezłomowany. Kiedy wypływał w swój ostatni rejs w Gdyni, nie urządzono mu uroczystego pożegnania, być może dlatego, że w porcie czekał już jego następca, Stefan Batory. Ta książka Bożeny Aksamit, pełna świetnych zdjęć, zabawnych anegdot i nieznanych faktów, być może pozwoli Państwu zrozumieć, jak to się stało, że po przeszło 50 latach od ostatniego rejsu ten statek wciąż jest żywą legendą.